A teraz część druga do tego awatara, moi drodzy. I się zastanowimy, co chcieli nam przekazać w tym filmie, bo moim zdaniem to, co zostało w tym filmie zaprezentowane, zdecydowanie ma jakieś takie podwójne dno. Albo potrójne. Może nawet poczwórne. Tak jak już wspominałam, moi drodzy, scena z zabitą, biedną sadnicą wieloryba, która dopiero co urodziła małego dzidziusia, małego wielorybka. Chociaż z punktu widzenia rozmiarów, to ten jej dzidziuś wcale nie był taki malutki. No ale dobra, nowonarodzony. Oj, 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 ktoś tu kogoś musi przepuścić, panie. Ktoś tu kogoś musi przepuścić. I teraz, po co oni ją zabili? Zabili ją tylko i wyłącznie po to, żeby wyciągnąć z jej przysadki mózgowej płyn, który rzekomo zatrzymuje procesy starzenia się. Jak już wam wspomniałam w tym filmie, gdzie jechaliśmy sobie do Niemiec, teraz was zabieram do lasu, porywam was, porwę was, zabiorę was do lasu i nie wiem, i zrobimy tam ognisko. No nie zrobimy, bo pada deszcz, no ale trudno. W każdym razie, wspominałam wam o tym, jak daliście się zrobić w balona z tym stymulowaniem czakr, zwłaszcza szyszynki. Wiele osób się dało na to złapać i ciągle tam po prostu jakieś te muzyczki, ja tam nie dokończyłam tego tematu, te wszystkie muzyczki. Te wszystkie takie muzyczki znane jako częstotliwości solfeżowe, no i wszyscy tego słuchają i medytują razem z tym. No i jakoś, ja pamiętam, jak czytałam te artykuły, że oni nic nie mogą osiągnąć, że to nic nie zmienia. Ci, co mówili, że zmienia, to najzwyczajniej w świecie udawali po prostu. No ale tak to już jest w tym świecie, że każdy może sobie wszystko powiedzieć, a potem jak wygląda rzeczywistość, to już tylko ta jedna, jedyna osoba wie. No, że oszukują, a wy im wierzycie, no to już jest czyj problem. Wasz problem, nie? Bo to wy się dajecie na to nabierać i... Praca nad szyszynką nic nie daje, dlatego że to przysadka mózgowa. Że to przysadka mózgowa uruchamia szyszynka. Jeśli nie oczyścicie przysadki i nie zastymulujecie jej w taki sposób, żeby ona wydzieliła odpowiednie hormony, żeby zastymulować tą szyszynkę, to nic z tego nie będzie. I teraz oni ściągnęli esencję z przysadki mózgowej wieloryba. No wieloryb z racji tego, że jest dużo większy rozmiarami, to tam tego płynu w przysadce ma dużo więcej. To jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że już dawno naukowcy udowodnili, że zwierzęta, zwłaszcza te morskie czy wodne, są dużo inteligentniejsze od ludzi, mają dużo więcej talentów i są w stanie dużo lepiej porozumiewać się niż ludzie. To już zostało dawno temu udowodnione. W związku z czym, no oni sobie w tym filmie zabili tą samicę wieloryba i ściągnęli to jako esencję na zatrzymanie efektu starzenia. Tymczasem każdy z was może zastymulować sam przysadkę do tego, aby zatrzymać te efekty starzenia. Wystarczy oczyścić się z filmem Detox, z poradnikiem Detox i z poradnikiem Symfonia Natury. Ważne jest to, że trzeba zastosować oba te poradniki, dlatego że ja podaję różne informacje w tych dwóch poradnikach. One się nie dublują, te poradniki. Każdy z nich zawiera bardzo ważne informacje, które dotyczą oczyszczania organizmu, w tym również mózgu i przysadki. O tym oczyszczaniu mózgu jest zwłaszcza dość dużo powiedziane właśnie w filmie Detox. Tam są podane
takie substancje, które po prostu oczyszczają, oczywiście naturalne substancje, które oczyszczają ten mózg. Warto to wiedzieć. Natomiast w Symfonii Natury macie tam podane raz, że... O, tu trzeba uważać, bo deszcz pada, słuchajcie, bardzo mocno. W Symfonii Natury macie podane raz, że preparaty, dzięki którym... Preparaty górnolotne. Tanie rzeczy, dzięki którym przywrócicie sobie równowagę kwasowo-zasadową, uzupełnicie minerały za grosze i macie tam podany taki jeden cudowny preparat z substancjami, substancją, o której w ogóle się nigdzie nie mówi, śmiać mi się z tego chce, a która jest niezbędna do tego, aby mózg w ogóle mógł się oczyścić i skomunikować z ciałem, czy na odwrót, aby organy w ogóle mogły usłyszeć polecenia mózgu, moi drodzy, na odwrót, żeby mózg mógł usłyszeć to, co organy do niego mówią, a więc również przysadka. Ten preparat jest niezbędny do tego, aby w ogóle móc zacząć pracować z przysadką. Poza tym on ma właściwości takie, że te substancje, które zawiera, że wasz organizm może zamieniać różne rodzaje energii, czyli jeden rodzaj energii może zamienić na inny rodzaj energii. To jest również niezwykle istotne i ważne w naszym organizmie, a o tym też się nie mówi. No i dzięki temu, że to zastosujecie, to wasze DNA zacznie się regenerować, a wszystkie zmiany genetyczne powinny zacząć się cofać. Kurczę, no jestem tutaj wrąbana jakoś tak. Ci jadą, jest deszcz, ja się boję jakoś. Deszczu bardzo się boję. Bardzo się boję deszczu. Zmieniać pasy, coś robić, kombinować, bo to czasami nie przyspieszy po prostu tej drogi, a ten się tak wlecze. No ja pierdziu. Z ulicy, na której ograniczenie prędkości jest do 40 i on jedzie 40. Wiecie, jak to człowiek się po prostu wlecze? To był oczywiście żart. Dobra, co jest z tymi wyciereczkami, bo ja nic nie widzę. No i tak to po prostu, moi drodzy, wygląda, że to wszystko macie na wyciągnięcie ręki. No i jak ja widzę te wasze, korzystam sobie z czegoś darmowego i to jest za darmo. Dlaczego pani zarabia na czymś, co jest za darmo? Otóż, mój drogi, ja nie zarabiam na czymś, co jest za darmo. To, co dostajesz za darmo, to jest niewielki ochłap tego, co dostałbyś ode mnie za jedyne 200 zł ten film kosztuje. Więcej przejebiesz na baletach, niż ten film kosztuje. Więcej przeżresz i wydasz na głupoty, niż zapłacisz za ten film. Tak to po prostu wygląda. I tak jak już wspominałam, każdy zarabia pieniądze tak, jak umie. A ja z racji tego, że stawiam naprawdę na wiedzę i na to, żeby ludziom dać coś, czego w sieci nie ma, nie uważam, żebym musiała udostępniać to za darmo, bo mi nikt tego za darmo nie dał. Ja przypominam, utrzymuję się sama z dzieckiem i mi manna z nieba nie leci. Albo sprzedam te poradniki, albo będę musiała zapierdzielać na nocki gdzieś znowu na jakiejś stacji benzynowej, tak? Albo wybrać sobie jakąś inną pracę. Chociaż praca sprzątaczki wcale nie była taka zła, muszę przyznać. Człowiek nie ma żadnej odpowiedzialności, a zarabia więcej niż w biurze. To jest dopiero niesamowite. No i dobrze. W każdym razie, ja wolę stworzyć dla was poradniki za pieniądze, które każdy jest w stanie zapłacić i sprzedać wam te poradniki i być dumną z tego, że przekazałam wam ogrom wiedzy. Ten ogrom wiedzy jest dużo większy niż pieniądze, za które ja wystawiam te poradniki. Także ja te ceny, po jakich są wystawione te poradniki, to jest po prostu jak darowizna na rzecz utrzymania się kanału. I tyle, tak to po prostu wygląda. No i tak jak wspomniałam, każdy zarabia pieniądze tak, jak umie. A ja nie sprzedaję czegoś, co jest dostępne za darmo, bo gdyby było to dostępne w całości za darmo, to ja nie miałabym takiego powodu, ani w ogóle żadnego sensu, aby takie poradniki w ogóle tworzyć. Z doświadczenia natomiast wiem, ponieważ ja sama
wyleczyłam się z wielu chorób i ja wiem, czym jest darmowa wiedza i gdzie ta darmowa wiedza, na jakie manowce może człowieka wyprowadzić, to ja te wszystkie informacje zebrałam, stworzyłam poradniki i udostępniłam Wam po prostu na tacy. No, praca nad takimi poradnikami też zajmuje mi kilkanaście dni, czasami miesiąc, to trzeba opracować, potem nagrać, potem jeszcze to poskładać, także moi drodzy, za miesiąc czy pół roku nad filmem Detoks mojej pracy 200 zł, błagam Was. Księdzu na tacę więcej dajecie, za ślub mu więcej zapłacicie, czy za chrzest. Nie róbcie z siebie naprawdę idiotów. No inaczej tego nie jestem w stanie po prostu przekazać. No, ja nie wiem, jakim poziomem inteligencji trzeba po prostu dysponować, żeby mieć problem z tym, że ktoś coś sprzedaje. I to są naprawdę, to są tam, w tych poradnikach, które ja stworzyłam, to jest ogrom wiedzy. To jest wiedza, której nigdzie indziej nie znajdziecie. A z racji tego, że ja jestem pewna, że takiej wiedzy nie znajdziecie, to nie daję tego po prostu za darmo. No bo tak jak mówię, ja jestem sama z dzieckiem, ja się muszę z czegoś utrzymywać, za coś muszę żyć. I prawdę mówiąc, to ja jestem dumna z tego, że jako jedyna sprzedaję Wam prawdę. Jako jedyna osoba na YouTubie sprzedaję prawdę i wiedzę w pigułce. No ale dobra. Wracamy sobie do tego awatara. Czyli tak, ta jedna kwestia została już omówiona. Moment, bo ja tu muszę gdzieś skręcić zaraz. Czyli ta jedna kwestia jest omówiona. Nad przysadką, oczyszczeniem mózgu możecie sobie to wypracować i sami uruchomić esencję, która zatrzyma Wam procesy starzenia. Wystarczy oczyścić swój organizm. A jak to zrobić? Macie podane w filmie Detox, no i w filmie czy poradniku Symfonia Natury. Czyli, jak ja to rozumiem? Ja to rozumiem w taki sposób, że oni nam po prostu pokazali, że... Poczekaj, bo ja nie wiem, czy on mnie puści, czy mnie nie puści. Oni nam nieśmiało pokazali, że to w przysadce tkwi moc. I widzicie, ja poszłam na ten film, nie wiem, tam 2 czy 3 dni po tym, jak Wam nagrałam ten poprzedni, o funkcji przysadki. Zresztą zerknijcie na ten 4. odcinek Totalnej Biologii. Tam też wspominam przy okazji mózgu o przysadce. Warto to obejrzeć. Przysadka jest bardzo ważnym organem całego organizmu ludzkiego, dlatego o niej się w ogóle nie mówi. Tak samo jak są inne bardzo ważne substancje w naszym organizmie, o których się Wam nie mówi. No bo nikomu to nie jest po prostu na rękę. A ja o nich mówię właśnie w tych moich poradnikach. Także jeśli chcecie się dowiedzieć więcej, no to zapraszam Was. Detoks, Symfonia Natury, pożywienie, które leczy. Nerki to jest niezwykle ważny aspekt. I teraz... Moim zdaniem oni w tym filmie chcieli nam po prostu zwrócić uwagę na tą moc przysadki mózgowej. Ten wieloryb tam pewnie był tylko po to, żeby pokazać to wyzucie z uczuć ludzi, do jakiego skurwysyństwa człowiek jest w stanie się dopuścić za pieniądze. Przecież tam to, co on ściągnął z tego wieloryba, z tego, co powiedział, to było warte 100 milionów dolarów. Rozumiecie to? Czyli gościu zabił jedną matkę, która dopiero urodziła dziecko, za 100 milionów dolarów, tylko dla tego płynu, nawet nie dla mięsa, i wyrzucił to do oceanu. Jej zwłoki wyrzucił do oceanu. Tak się zachowują po prostu
ludzie, naprawdę, to jest wstyd się przyznać, że jest się człowiekiem. I ja słyszałam takie, jak to wyłączyć? Ja słyszałam takie informacje, że my dla tych ludów z nieba jesteśmy po prostu, jesteśmy takim mięsem armatnim, takimi świniami, prosiakami, które nie są nic warte i które po prostu wystarczy dobrze przekupić i zrobią wszystko. I ten film właśnie, Avatar, obrazuje, że tak, moi drodzy, niestety, ale jest. Przykre jest to dla mnie. Ja ogólnie w filmach bardzo nie lubię żadnych scen przemocy ani walki, dlatego najczęściej chodzę na filmy dla dzieci z moim synem, bo tam raczej po prostu nie ma tego typu scen. W Awatarze, no niestety, moim zdaniem w tym filmie było bardzo dużo przemocy, takiej niesłusznej przemocy, gdzie sobie, o czym jeszcze chciałam powiedzieć, gdzie przychodzi sobie po prostu gnida człowiek i wybija inną cywilizację, która sobie zamieszkuje ten dany teren. A jakim prawem? To ci ludzie, to Navi tam mieszkało wcześniej i człowiek gnida powinien przyjść na kolanach i błagać o miejsce dla siebie i swojej rodziny, a nie ich wybijać bronią. I tak oczywiście na końcu tego filmu człowiek przegrał z dobrem, jak to zwykle bywa, zło przegrało z dobrem, no i zostały zrobione fundamenty pod kolejną część Awatara. Już się nie mogę doczekać. W każdym razie, to wygląda, moi drodzy, mniej więcej tak. Jak Bóg Starego Testamentu. I teraz, jeśli ktoś mi podaje jakieś coś tam, że Bóg coś tam w ogóle powiedział i się powołuje na Stary Testament, to ja ci przypominam, bogobojny człowieku, że Jezus, którego wierzysz, w Nowym Testamencie powiedział, że On cofa wszystko i pozostawia człowiekowi jedynie jedno prawo, prawo miłości. Stary Testament nie ma żadnego znaczenia. Liczy się tylko i wyłącznie prawo miłości. Tak powiedział Jezus. Więc powoływanie się na Stary Testament jest po prostu nieznajomością praw, którymi kazał się kierować Jezus, jeśli takowy w ogóle istniał. I teraz, moi drodzy, ten cudowny, wspaniały Bóg, który wymordował miliony ludzi w Starym Testamencie, również obiecał narodowi wybranemu ziemię. Tyle, że pamiętacie, jak on zrobił ich po prostu w chuja, no bo inaczej tego nie można zrobić. On im powiedział, że okej, tu jest wasza ziemia obiecana, ale tu mieszkają ludzie. Jeśli chcecie tu mieszkać, to musicie po prostu ich wszystkich wybić. No i oni musieli walczyć, żeby po prostu móc się osiedlić na tej ziemi. A więc dokładnie takie samo skurwysyństwo zostało zaprezentowane w filmie Avatar, właśnie też w tej drugiej części, że przyszła sobie gnida ludzka, która sobie rościła prawa do terenu, który do niej nie należał. Oni sobie przylecieli z nieba i zaczęli zasiedlać po prostu tereny, które były zamieszkane przez inną cywilizację. Więc to, moi drodzy, pokazuje obraz tego, czym, nie kim, czym jest człowiek. I myślę, że to powinno wszystkich skłonić do jakiejś większej refleksji w tym temacie. Kim ty jesteś tak naprawdę? Kim ty jesteś tak naprawdę? I jakim jesteś człowiekiem? Bo większość ludzi to są źli ludzie. Oni tylko udają dobrych, oni się uśmiechają do kamerki, w tych filmach wszystkich, w sklepie do was, ale oni nie robią nic za darmo. Oni mają tylko piękną twarz i piękny uśmiech i pięknie potrafią was urobić, żebyście w jakiś sposób wydali u nich jak najwięcej, albo żebyście zrobili to, co oni chcą, żebyście zrobili. Więc to tak to po prostu wygląda.
No i najczęściej niestety jest tak, że potem jak przychodzi jakaś taka kwestia, że coś chcemy oddać czy zwrócić, to się już nie da. No. Zresztą teraz jest prawo konsumenckie takie, że sprzedawca chyba nie ma obowiązku przyjmowania zwrotów i gdzie nigdzie są takie informacje. No, niektóre sieciówki nam robią przysługę i przyjmują to wszystko. No, ale niemniej jednak, no, to wszystko wygląda po prostu w taki sposób, że to jest fałsz. Jeden wielki fałsz. Człowiek sobie rości prawa do czegoś, co mu się w ogóle nie należy. Kolejna sprawa jest taka, że wmawiają nam, że jest przeludnienia. Jakie przeludnienia? Jeśli ktoś wierzy w tą bajkę, to świadczy tylko i wyłącznie o jego poziomie inteligencji. Wystarczy się rozejrzeć dookoła na te wolne tereny i wszystko. I trzeba się zastanowić nad tym, o jakim przeludnieniu my w ogóle mówimy. Wracając do tego filmu Avatar, ja zastanawiam się nad tym, co oni chcieli nam jeszcze pokazać, bo pokazali nam zejście tego ludu, tej rodziny, jakby z góry, z tego lasu, na ziemię i nawet pod ziemię do wody. I może powinniśmy to rozpatrywać w taki sposób, że tak naprawdę era ryb, czyli ta era Jezusa, ona się już kończy. Teraz w 2150 roku rozpocznie się kolejna era, era wodnika. I ja mam takie poczucie, że ci wszyscy władcy z świata próbują nas ukierunkować już do tego, co nowe, do tej nowej ery, do nowej ery wodnika, i pokazywać nam jakby zupełnie inne wartości, którymi powinniśmy się kierować. No bo człowiek, który przybył z nieba, dla mnie symbolizuje tego jakby z jednej strony Boga Starego Testamentu, a z drugiej strony, no moi drodzy, nie oszukujmy się, Kościół. No bo to Kościół się tak zachował, Kościół wybił wszystkie ludy, które nie chciały przejść na chrześcijanizm. Mam nadzieję, że to pamiętacie z historii. Kościół wybił wszystkich, wymordował matki, dzieci, zwierzęta. Wszystkich wymordował, którzy nie chcieli przejść na chrześcijaństwo, tak? Nie chcieli być chrześcijanami, w cudzysłowie. Tak się to po prostu odbywało. No i tutaj tak mi się wydaje, że dlatego Kościół nie jest dobrą wiarą. Kościół to jest zło, to tam są diabły i demony, niczego więcej tam nie ma. Nie ma dobrej wiary, jedyna dobra wiara to jest wiara w siebie i odzyskanie swojej świadomości, swojej boskiej świadomości, bo nie ma Boga na zewnątrz nas. Jedyny Bóg, który jest, to jest ten, który jest wewnątrz nas, bo to my, jako stworzenia boskie, jesteśmy również bogami. Tylko tą boskość musimy w sobie odblokować. A aby to odblokować, no to właśnie. Dlatego ja w Symfonii Natury podałam ten preparat, dzięki któremu można cofnąć te zmiany genetyczne, te zmiany w DNA i sprawić, aby organizm zaczął po prostu się przebudowywać i odzyskiwać tą swoją boskość. Więc, moi drodzy, wydaje mi się, że my właśnie powinniśmy zmierzać do tego, żeby odkryć tą swoją boskość i to nurkowanie właśnie w tych pięknych widokach po prostu w wodzie, to były tak niesamowite i piękne sceny, to było przecudowne, przewspaniałe, zapierające dech w piersiach i wydaje mi się, że my tak powinniśmy właśnie zanurkować w głąb samych siebie. I tak jak ja Wam ostatnio mówiłam, że medytacja po prostu nad trzecim okiem niczego Wam nie da, tak jeśli zaczniemy się zagłębiać w samych sobie. I to nie musi być taka medytacja, gdzie usiądziecie i będziecie mówić om, om i nie wiadomo co tam jeszcze po turecku i w jakiejś niewygodnej pozycji, tak? Nie trzeba robić z siebie przygłupa. Nie bądź przygłupem. Właśnie o to chodzi. Nie bądź przygłupem i nie rób tak, jak ci każą. Zrób tak, jak ty uważasz za słuszne.
moimi medytacjami, najpiękniejszymi i najlepszymi, to były chwile, w których ja nie wiedziałam, że medytuję. Mianowicie miałam akwarium takie 200 litrów, przepiękne, przecudowne i bujany fotel. I ja sobie siadałam w tym bujanym fotelu, często z moim małym synkiem, którego karmiłam jeszcze na dobranoc butelką. Przykrywałam go kocykiem i tak sobie siedzieliśmy, ja go karmiłam i patrzyłam na to przecudowne i piękne życie, które tętniło w moim akwarium. I ja nie wiedziałam, że to jest medytacja. Bo to mi wyłączało po prostu myślenie. I teraz w medytacji chodzi o to, aby wyłączyć myślenie. A im bardziej starasz się to zrobić, tym bardziej nie możesz tego zrobić. Więc znajdź sposób na to, żeby to myślenie wyłączało ci się samoczynnie. Może lubisz pracować po prostu w ziemi, sadzić kwiaty, rośliny i wtedy się wyłączasz. To jest twój sposób na medytację. Może jedziesz rowerem i wtedy wyłączasz, chociaż wydaje mi się, że trudno byłoby przy jeździe rowerem wyłączyć sposób swoje myślenie, ale no, jak tam kto lubi. Najważniejsze jest to, żeby nie myśleć. To jest medytacja. Znajdź sobie taki sposób i zacznij się zagłębiać do swojego wnętrza. Chcij poznać samego siebie. Jeśli będziesz chciał czy chciała poznać samego siebie, to to poznanie przyjdzie. Zaczniesz doświadczać coraz to nowych emocji i sytuacji, w których będziesz mógł czy mogła poznać samego siebie, dokładnie takim, jakim jesteś. Bo często jest tak, że my te maski nosimy tak długo, że nam się tylko wydaje, że my tacy jesteśmy, ale nie znamy absolutnie samego siebie. Jak ja rozmawiam z moimi pacjentami, ja im mówię o tym, co ich ciało mówi na temat ich rzeczywistego samopoczucia, to oni mówią, że wcale tak nie jest. Ale moi drodzy, ciało się nie myli. To my doświadczamy życia tak długo w tej masce, w tym stroju klauna, że my nie wiemy, kim my jesteśmy naprawdę. I ściągnięcie tej skorupy wymaga wielu, wielu lat pracy. Ale warto jest to przyspieszyć właśnie z tymi poradnikami, które ja dla Was stworzyłam, czyli poradnik Detox i Symfonia Natury. Warto jest wprowadzić to wszystko i rozpocząć pracę nad swoim wnętrzem i zobaczyć, kim jestem naprawdę, zobaczyć, kto się tam kryje i doświadczyć, pozwolić sobie na doświadczenie tych wszystkich emocji, które się w Was kłębiły przez wszystkie lata. Żadne emocje nie są złe. To, że mamusia Ci powiedziała, że dziewczynki tak nie mogą, albo że chłopaki nie płaczą, że nie można okazywać emocji, bo to świadczy o braku Twojej dojrzałości albo jakieś inne kwestie. Wrzućcie to wszystko w kalosze, moi drodzy. Nie musicie tych emocji okazywać ludziom, z którymi mieszkacie. Fajnie byłoby, gdybyście mieli z kim o tym porozmawiać. Ale jeśli nie macie, to zawsze możecie iść do lasu, pobiegać, zawsze można iść porąbać drzewo albo zrobić jakąś fizyczną pracę, która pomoże nam wyrzucić te emocje. W lesie można zawsze pokrzyczeć, pokopać drzewo, potem przeprosić. Ono nam zawsze wybaczy. Więc nie ma co na siłę próbować wyciszać swojego wnętrza, jeśli w środku kłębi się cała masa negatywnych uczuć. Najpierw tę negatywność trzeba wyrzucić. Najpierw trzeba, wiadomo, że nie każdemu człowiekowi możemy wykrzyczeć prosto w twarz to, co o nim sądzimy, więc możemy sobie napisać do niego list, papier wszystko przyjmie. List potem spalić, to wszystko odeszło. Ja takie ćwiczenia wykonuję razem z moim synem, to pomaga. Mój syn sam przychodzi do mnie i prosi, żebyśmy namalowali jego uczucia i potem to spalili. I on jest wtedy dużo spokojniejszy. Więc moi drodzy, zamiast iść do psychologa i płacić mu 2,5 stówy za wizytę, to ode mnie dostaliście poradę za darmo. Psycholog
No nie każdy by Wam pozwolił pracować na własną rękę. On raczej starałby się wyciągnąć od Was jak najwięcej kasy. A jest tak wiele rzeczy, które możecie zrobić sami z sobą. Już po świętach, ale... Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow. Także zróbcie sobie prezent na nowy rok i zacznijcie pracować z sobą, po prostu. Zacznijcie pracować sami z sobą, z waszym wnętrzem, z waszym ja. I w tym roku dowiedzcie się, kim tak naprawdę jesteście. Oczywiście, dajcie znać w komentarzach, jak wy interpretujecie film Avatar. Co wy tam zauważyliście i jak wy to wszystko odbieracie. Moje zdanie już znacie.